Punkt 14, bardzo proszę o uwagę. Punkt 14, podjęcie uchwały w sprawie zmiany na liście rankingowej zadań w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych na 2013 rok. Proszę Państwa, wbrew pozorom nie jest tak pięknie, jak wynika z tego projektu uchwały, że środki zostały zwiększone i my dodatkową kwotę rozdysponowujemy. Państwo radni, bardzo proszę o uwagę, dobrze? Otóż przeznaczyliśmy początkowo mniejsze pieniądze niż przewidywaliśmy, że będą. Ale to znaczy tak, w pierwszym rzucie mieliśmy 90 tysięcy na ten rok na zadania dla niepełnosprawnych. Potem ta kwota została zwiększona do 120 tysięcy. Natomiast ludzie mają środki na ten rok, uwzględniliśmy nie kwotę zwiększoną, ale tą kwotę pierwotną. No i stąd też ostateczna kwota została zmniejszona, ale ta pierwotna została zwiększona właśnie na tą kwotę. No i stąd też, żeby Państwo proponujemy przeznaczenie tej zwiększonej kwoty, która nie jest zwiększeniem, ale zmniejszeniem na zakup wyposażenia pracy, zakup na dzieci niepełnosprawnych w Spadzie i Obrunku Jordanowskim w przedszkolu samorządowym nr 182. To jest to zadanie, które wymaga większego nakładu finansowego. Po analizie doszliśmy do wniosku, że to jest najrozsądniejsza propozycja rozdysponowania tych dodatkowych środków. Przypomnę, że jest to przyszłość integracyjna. Drodzy Państwo, z mojej strony otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radni chciał zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę, w związku z czym zamkam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 19 za. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał od głosu? Nigdy nie było, tak naprawdę chcieliśmy tą